Przyjaciele, jestem tutaj po to, aby powiedzieć wam prostą rzecz. Ten, który prowadzi Duch Święty, są dziećmi Bożymi. Przyszedłem tutaj po to, ponieważ przyprowadził mnie tutaj Bóg i powiedział mi, aby przyjść i powiedzieć wam, że On sam nie mieszka w budynkach zbudowanych ręką ludzką. Jestem tutaj dlatego, ponieważ prawdziwie spotkałem się z Jezusem i doświadczyłem Jego miłości, doświadczyłem Jego mocy i przyszedłem tutaj po to, aby powiedzieć wam o tym, że można całe życie wypełniać uczynki i rytuały religijne. Można całe życie chodzić do kościoła, można jeść opłatki, a można w sercu nie być wdzięcznym i można nie rozumieć tego, co wykonało się na krzyżu Golgoty. 2000 lat temu Jezus Chrystus zupełnie i doskonale wykonał dzieło krzyża. Umarł za twoje grzechy. I teraz, kiedy od małego słyszysz o tym, że Jezus umarł za twoje grzechy, a nie jesteś pewny tego, że idziesz do nieba, nie jesteś w dobrym miejscu. Ludzie chodzą do kościoła, przyjmują sakramenty, chcą być obsługiwani religijnie, ale nie są wdzięczni za to, że Chrystus umarł za ich grzechy i że dzięki temu idą do nieba. Liczy się tylko to, czy ty prawdziwie w sercu uwierzysz w to, że Jezus Chrystus umarł za ciebie i staniesz się za to wdzięczny. Ja, kiedy stałem się wdzięczny za to, że On za mnie umarł, uwierzyłem przede wszystkim, że idę do nieba. Bóg po to przyszedł na ziemię i umarł za was. Nie po to, abyście całe życie żyli w niewiedzy. Nie po to, abyście całe życie musieli się martwić, czy pójdziemy do nieba, czy nie pójdziemy do nieba. Pójdziecie, jeśli uwierzycie, że krew Jezusa jest wystarczająca i wystarczy zupełnie, aby zbawić was. Po to przyszedł Jezus. Liczy się to, czy ty w swoim sercu uwierzysz. Jest napisane, że kto uwierzy we mnie, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Przyszedłem wam powiedzieć dzisiaj o tym, że Jezus Chrystus nie mieszka tutaj, ale mieszka tutaj i mieszka we mnie. Drodzy przyjaciele, ja jestem człowiekiem wdzięcznym za to, że zostałem zbawiony. Wiem, że idę do nieba i nie z uczynków. Jest napisane, nie z uczynków jesteście zbawieni, żeby się ktoś nie chlubił przed Bogiem. Jezus Chrystus zrobił jeden najpotężniejszy uczynek. Umarł za nasze grzechy. Umarł za nasze grzechy. Po to, abyś ty dzisiaj miał pewność zbawienia. Po to, abyś wiedział, że idziesz do nieba. Bo to dobry Ojciec. On nie trzyma ludzi w niepewności. Jeśli uwierzysz, będziesz zbawiony. Chciałem wam, przyjaciele, powiedzieć, że kiedy uwierzyłem, moje serce wypełniła prawdziwa miłość. Nie ta miłość, którą daje świat, o której mówi świat. Bo to nie jest ta miłość. Prawdziwa miłość jest z krzyża Golgoty. Drodzy przyjaciele, ja dzisiaj przyszedłem po to, aby powiedzieć wam pewną rzecz i aby obnażyć kłamstwo, które jest w tym budynku wypowiadane i w każdym innym. To kłamstwo polega na tym, że na zbawienie sobie trzeba zasłużyć, że trzeba uczestniczyć w tym, a w tamtym, że trzeba robić to, a tamto. Nie, taki nie jest Bóg. Bóg to dobry Ojciec, który chce, abyście byli w niebie jeszcze dzisiaj. Będziecie w niebie, jeśli przyjdziecie do Jezusa i powiecie Mu: dziękuję Ci za to, że umarłeś za moje grzechy. Dziękuję Ci za to, że ja idę do nieba i nie muszę iść do piekła przez Twoje grzechy. On to zrobił dla nas. Przyjaciele, jeżeli próbujemy coś dorobić do krzyża, jeśli próbujemy dołożyć swój jakiś niby dobry uczynek, to jesteśmy w bardzo złym miejscu. Nie da się nic dołożyć do krzyża Golgoty. Nie da się do doskonałego dzieła przelanej krwi Jezusa nic dołożyć. Jeśli próbujesz coś dołożyć, mniemając, że zyskasz sobie w ten sposób Bożą przychylność, jesteś skazany na piekło. A wiesz dlaczego? Bo dzieło krzyża jest zupełne i nie z uczynków. Nie z uczynków. Pamiętajcie, nie z uczynków. Bóg mieszka w sercu człowieka. Jeżeli w to uwierzysz, będziesz zbawiony jeszcze dzisiaj. Jeszcze dzisiaj.